dzisiejszą uroczystość. Chcę tylko powiedzieć, poinformować Państwa, po pierwsze poprosić o wyłączenie telefonów komórkowych i powiedzieć, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zadbało o to, by na naszej uroczystości obecny był tłumaczka języka migowego oraz wyposażył tę salę w tak zwaną pętlę indukcyjną, dzięki której osoby korzystające z aparatów słuchowych będą się czuły komfortowo. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że wszyscy będziemy się czuli komfortowo podczas tej wspaniałej uroczystości, bo mam ogromną przyjemność i zaszczyt powitać Państwa na uroczystości wręczenia Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich imienia Pawła Włodkowica. Z ogromną, wielką radością oraz z wielkim szacunkiem witam tegorocznego laureata nagrody, pana profesora Adama Strzembosza. Szanowni Państwo, kiedy 25 lat temu Polska podpisywała Europejską Konwencję Praw Człowieka, wiedzieliśmy, że to ogromne wyzwanie, bo droga do wolności, do budowania świadomości, jak ważne są prawa człowieka i państwo prawa, jest bardzo trudna i bardzo kręta. Ale nie baliśmy się tych wyzwań, bo mieliśmy wspaniałych przewodników, takich jak pan profesor Adam Strzembosz. Szybko przyzwyczailiśmy się do tej jakże komfortowej sytuacji i zaufaliśmy, że wolność raz dana, dana jest na zawsze. Na innych kontynentach łamane były prawa człowieka, ale nie u nas. Wiedzieliśmy, że mamy tę wolność. Ale szanowni Państwo, dzisiaj w czasach dezinformacji, w czasach braku autorytetów, ale także w czasach, kiedy wiemy, jak ważne jest codzienne podkreślanie podstawowych wartości, znowu potrzebujemy punktów odniesienia i znowu potrzebujemy jasnych, mądrych sugestii. I właśnie za te lekcje odwagi i przyzwoitości, szanowny panie profesorze, bardzo panu dziękujemy. Z równie wielką radością zaproszę teraz na scenę organizatora i gospodarza dzisiejszej uroczystości, Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Adama Bodnara. Witamy. Szanowni Państwo, chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać na gali wręczenia nagrody imienia Pawła Włodkowica. Gdyby ktoś mi powiedział, że będę występował zaraz po Grażynie Tarbickiej, to nigdy w to nie uwierzył, także jest to naprawdę dla nas wielki zaszczyt, że Pani zgodziła się poprowadzić nasze spotkanie, naszą galę. Szanowni Państwo, dzisiejsza gala ma charakter wyjątkowy ze względu na osobę naszego laureata, także ze względu na, powiedziałbym, czasy, w których żyjemy. Tym bardziej chciałbym wyrazić wielką wdzięczność tym wszystkim z Państwa, którzy zgodzili się dzisiaj przyjść i zaszczycić nas swoją obecnością. Pozwolą Państwo, że przywitam, nie zdołam wszystkich przywitać, ale że przywitam niektóre z osób zgromadzonych na dzisiejszym spotkaniu. Chciałbym szczególnie serdecznie jeszcze raz przywitać pana profesora Adama Strzembosza wraz z małżonką, wraz z bliskimi, ale także wraz z przyjaciółmi z Solidarności Sędziowskiej. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Chciałbym
przywitać pierwszą prezes Sądu Najwyższego, panią profesor Małgorzatę Gersdorf. Chciałbym przywitać prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego, pana sędziego Stanisława Zabłockiego. Szczególnie serdecznie chciałbym przywitać pana sędziego Dariusza Zawistowskiego, prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego i do niedawna przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, być może później będzie okazja, ale to chyba pierwsza sytuacja w historii nowoczesnej Rzeczypospolitej, że przewodniczący organu konstytucyjnego z powodów honorowych rezygnuje ze stanowiska. Tym większy szacunek, panie przewodniczący, panie prezesie. Chciałbym przywitać także pana prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, pana sędziego Wiesława Łusi. Także, szanowni państwo, chciałbym przywitać licznie zgromadzonych tutaj sędziów Sądu Najwyższego. Serdecznie witam pana sędziego Janusza Drachara, wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Witam także wiceprzewodniczących, przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa, sędziego Krzysztofa Wojtaszka oraz sędziego Raszkowskiego. Dodać, że obecnie zgodnie z podjętymi uchwałami przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa jest pani profesor Gersdorf. Chciałbym także przywitać panią Ewę Polkowską, wiceprezesa Naczelnej Izby Kontrolnej. Jest z nami również pan poseł Borys Budka, były minister sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, pana sędziego Andrzeja Rzeplińskiego, sędziego Jerzego Stępnia oraz sędziego Bogdana Zdzińskiego. Szanowni państwo, są z nami przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Chciałbym bardzo szczególnie przywitać panią Hannę Lehtinen, ambasadora Republiki Finlandii. A także dołączyła do nas ambasador Izraela, pani Anna Mzer. Przedstawicieli wielu innych ambasad, którzy uczestniczą w naszej dzisiejszej uroczystości. Szanowni państwo, na sali są z nami także byli rzecznicy praw obywatelskich, członkowie kapituły Nagrody im. Pawła Włodkowica, pan profesor Adam Zieliński oraz pan profesor Andrzej Zoll. Także bardzo serdecznie przywitać obecnych i byłych zastępców oraz zastępczynię rzecznika, panią Sylwię Skórek, pana Stanisława Trociuka, pana Krzysztofa Łukowicza, pana Ryszarda Czerniawskiego. Chciałbym także przywitać serdecznie wszystkich członków Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, którzy dzisiaj zdołali się pojawić. Panią Lidię Olejnik, pana Jacka Taylora, pana Mariana Turskiego, Marię Eichardt-Dibois, pana Zbigniewa Musowskiego, Draginię Nadarzy. Bardzo serdecznie proszę. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać przedstawicieli środowisk prawniczych, organizacji pozarządowych, wszystkich zebranych tu dzisiaj gości. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za obecność. Dziękuję bardzo panie rzeczniku. Jeszcze będę zapraszać oczywiście na scenę. Ale szanowni państwo, teraz chciałam w dwóch słowach przypomnieć postać patrona honorowego tej nagrody, czyli Pawła Włodkowica, urodzonego około 1370 roku, zmarł w 1435. To uczony, pisarz religijny i polityczny, obrońca interesów Polski w sporach z krzyżakami. Sprzeciwiał się chrystianizacji drogą wojen i przemocy oraz opowiedział się za prawem Boga do zachowania własnej tożsamości politycznej. Reprezentował Polskę przeciwko krzyżakom na sądzie rozjemczym cesarza Zygmunta Luksemburskiego w 1420 roku.
we Wrocławiu oraz w 1421 roku na sądzie papieskim w Rzymie. Nagroda imienia Pawła Włodkowica przyznana zostanie dzisiaj po raz 12. Jest to nagroda o charakterze honorowym i tak jak już to zostało powiedziane, jak Państwo wiedzą, ale warto to zawsze podkreślać, jest ona wyrazem uznania Rzecznika Praw Obywatelskich dla występowania osoby, która występuje w obronie podstawowych wartości i praw, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości. O wygłoszenie laudacji na cześć laureata tegorocznego poproszę pana profesora Marcina Matczaka, prawnika, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy bardzo serdecznie pana profesora i zapraszam na scenę. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za ten wielki honor, który mnie spotkał, to, że mogę w tak ważnym dniu przy tak wspaniałym laureacie wygłosić te kilka słów laudacji. Proszę Państwa, prawnicy od niepamiętnych czasów są kształceni według pewnego bardzo specyficznego modelu. Takiego modelu, w którym nie stara się ich kształcić zbiorowo, ale stara się ich kształcić w indywidualnej relacji ucznia i mistrza. Wyrazem tego jest cały czas aplikacja, którą każdy prawnik, który chce się zajmować naprawdę zawodowo, praktycznie prawem, musi odbyć, w której młody prawnik otrzymuje patrona, czyli osobę, która jest od niego bardziej doświadczona, która stanowi dla niego wzór kogoś, kto może go uczyć i kształtować. Jest tak dlatego, że prawnik to nie tylko intelekt. Prawnik to nie tylko wiedza kodeksowa czy wiedza o orzecznictwie, ale prawnik to przede wszystkim postawa. I o ile tej wiedzy intelektualnej można nauczyć się z książek, o tyle postawy nie da się nauczyć siedząc w bibliotece. Mówię o tym dlatego, że mamy dzisiaj wyjątkową okazję, ażeby przedstawić wszystkim prawnikom, i tym bardzo młodym, i tym trochę mniej młodym, osobę, która jest kwintesencją patrona. Osobę laureata, pana profesora Strzembosza, który całą swoją biografią, całym swoim życiem jest udowodnieniem tego, że prawnik to nie tylko intelekt, nieraz wybitny intelekt, ale prawnik to przede wszystkim postawa, to przede wszystkim etos i ten etos może nam dzięki temu, że mamy pomiędzy nami takie osoby, służyć jako ten wzór wszystkim. I tym, którzy dopiero zaczynają tę drogę, jak i tym, którzy są w niej bardziej zaawansowani. Na czym polega ta postawa i na czym polega ten etos? Oczywiście on jest wielowymiarowy. Natomiast chciałbym o nim powiedzieć w takiej ramie, która jest nam, myślę, wszystkim bliska, zwłaszcza dzisiaj. W ramie państwa prawa, którego podstawowym elementem jest podział i równowaga władz. Prawnik, który chce być sędzią, prawnik, który chce, ażeby rzeczywisty podział i równowaga władz miały miejsce, musi stanąć naprzeciwko pierwszej i drugiej władzy. Musi stanąć w każdym sensie. Znaczy musi tej władzy przeciwstawić podobny intelekt, podobną charyzmę i podobną odwagę. I mamy wielu prawników, którzy w swojej postawie na pewno celująco spełniają wszystkie wymogi dotyczące wiedzy i intelektu. Natomiast nie mamy aż tak wielu prawników, którzy w tym drugim aspekcie, w aspekcie postawy, odwagi, etosu, charyzmy, mogą stanowić przeciwwagę dla pierwszej i drugiej władzy. Taką osobą z całą pewnością jest dzisiejszy laureat, który całą swoją biografią pokazał, że to przeciwstawienie się w dobrym sensie tego słowa, przeciwstawienie się jako przeciwstawienie argumentu, przeciwstawienie się jako przeciwstawienie w dialogu, bo przecież taki jest sens trójpodziału władzy. Chodzi o to, ażeby jedna osoba, jedna władza, która może się mylić, nie popełniła błędu, tylko mogła wesprzeć się na kimś, kto jest równie mądry, ale być może patrzy na sprawy, które należy rozstrzygnąć z innego punktu widzenia. To jest szczególnie, myślę, istotne, ponieważ
nasz model kształcenia prawników nie jest tak bardzo nastawiony na kształtowanie postaw, jak powinien być. Jesteśmy, myślę, trochę przekonani, że nasi sędziowie to bardziej funkcjonariusze publiczni, to być może urzędnicy. Nie mamy takiej oto myśli, którą kiedyś wyraził Ronald Dworkin, znany filozof prawa, że sędzia powinien być jak Herkules. Powinien być jak Herkules, czyli ktoś, kto podejmuje się bardzo, bardzo trudnego zadania, ale jest w stanie mu sprostać. Powinien być, jak mówił Dworkin, ten sędzia, ten prawnik nie koniecznie sługą prawa, ale księciem prawa. To są jego słowa. Czyli kimś, kto rzeczywiście w najbardziej możliwy, godny sposób pełni trzecią władzę. Nie jest tylko funkcjonariuszem, nie jest tylko urzędnikiem, ale pełni trzecią władzę. Taką osobą jest nasz dzisiejszy laureat, pan profesor Strzembosz, i za to, że daje nam ten przykład tego, że można być prawnikiem w pełni, zarówno wybitnym intelektualnie, jak i wybitnym w zakresie moralnym, za to mu dzisiaj dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że laudacja dla osoby tak naturalnej i tak skromnej, jak pan profesor Strzembosz, może być niezbyt przyjemnym przeżyciem. Dlatego, jeżeli pan profesor pozwoli, wspomnę dzisiaj inną osobę, innego prawnika. Bo akurat tak się składa, proszę państwa, że właśnie 5 lutego minęła 80. rocznica śmierci Hansa Litena. To nie jest nazwisko powszechnie znane w Polsce, ale jest ono symboliczne. Hans Litten był niemieckim adwokatem, który w 1931 roku, na 2 lata przed dojściem Hitlera do władzy, bronił ludzi, którzy zostali zaatakowani przez bojówki faszystowskie. I w tym 1931 roku wezwał na świadka w jednym z tych procesów Adolfa Hitlera. Hitler przybył na przesłuchanie i ten moment, w którym Litten, żydowski adwokat, stanął naprzeciwko dyktatora, stał się już na zawsze symbolem jednostki prawnika, który przeciwstawia się totalitaryzmowi. Litten przesłuchiwał Hitlera przez 3 godziny. W dokumencie, który na ten temat przygotowało BBC, jest taka scena, kiedy Hitler z podniesioną ręką mówi: Niemcy wymagają reformy. I wtedy Litten podchodzi do niego, ucisza go i mówi: do kogo pan mówi? Hitler zmieszany mówi: do sądu. Litten mówi: sąd pana słyszy, nie ma sensu podnosić głosu. Po tych 3 godzinach Hitler nigdy nie pozwalał na to, żeby nazwisko Littena było wymieniane w jego obecności. Po pożarze Reichstagu Litten został aresztowany, przeszedł przez 5 obozów koncentracyjnych i w 1938 roku, 5 lutego, popełnił samobójstwo w Dachau. Ta sytuacja, w której jednostka, prawnik, odważny, błyskotliwy, staje naprzeciwko siły dyktatora, jest także obecna tutaj. Nasz dzisiejszy laureat, dzięki takim osobom jak Litten, nie musiał ponosić tak wielkiej ofiary, choć przeżył i totalitaryzm, i życie w tym strasznym ustroju. Nie musiał, ponieważ wcześniej byli ludzie, którzy jak Litten oddali życie za to, ażeby można było udowodnić jedną tezę, że jednostka się liczy, że jednostka może postawić tamę, nawet jeżeli zostanie później przez wodę, która tę tamę porywa, zmieciona. Dzisiaj, proszę państwa, wspominając Littena przy okazji tej fantastycznej nagrody dla pana profesora Strzembosza, świętujemy to, że indywidualna biografia może być czymś znaczącym. Może być czymś znaczącym nawet w czasach, w których naród jest ważniejszy od człowieka. W czasach, w których państwo jest ważniejsze od obywatela. Nasze dzisiejsze spotkanie jest wielkim świętem indywidualności. Wielkim świętem tego, że biografia kogoś, kto wierzy w swoje wartości, może stać się przykładem dla innych. Gratulując panu profesorowi Strzemboszowi takiej biografii, liczymy na to, że także nasze indywidualne biografie będą mogły się do niej zbliżyć. Tego państwu dzisiaj życzę i jeszcze raz serdecznie gratuluję tej absolutnie zasłużonej nagrody. Wszystkiego najlepszego, panie profesorze.
Zapraszam zatem na scenę laureata, pan profesor Adam Strzembosz. Zapraszam także Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Adama Bodnara. Panie profesorze, przypadł mi zaszczyt wręczenia nagrody imieniem Pawła Podkrótca. To jest nagroda wręczana przez całą kapitułę. W skład kapituły nagrody wchodzą wszyscy rzecznicy praw obywatelskich, a także dotychczasowi laureaci, także mamy nadzieję, że pan profesor zgodzi się dołączyć do grona kapituły nagrody. Chciałbym podkreślić, że jak rozmawialiśmy, to w zasadzie nasze spotkanie kapituły skończyło się bardzo szybko. Nie mieliśmy absolutnie żadnych wątpliwości, bo rok 2017 i tą ofiarę, którą i pan profesor wziął na siebie, poświęcił swoją energię, swoje zaangażowanie w to, aby bronić wartości, którym pan służył i cały czas służy, żeby nam wszystkim pokazać, na czym polega wiara w wartości demokratyczne, szczególnie niezależne sądownictwo. I uruchomił pan profesor wyobraźnię wielu osób, wyobraźnię tych osób, które były przed sądami i w lipcu, i w listopadzie, i w grudniu, ale wyobraźnię także tych wszystkich, którzy o sądownictwo walczyli i cały czas będą walczyć. I tutaj chciałbym nawiązać do laudacji, pan profesor Matczak mnie ośmielił, do laudacji pana profesora, bo pan profesor powiedział o roli jednostek. Jest taki film też dotyczący historii współczesnych Niemiec, Fritz Bauer przeciwko państwu. To jest historia prokuratora, który w 1958 roku postanowił wbrew wszelkim przeciwnościom losu, wbrew temu, że w strukturach prokuratury niemieckiej w tym czasie byli gdzieś w różnych miejscach rozlokowani byli naziści, postanowił doprowadzić do skazania zbrodniarzy wojennych, postanowił współpracować z państwem Izrael potajemnie, aby doprowadzić do schwytania do Eichmanna i do tego, aby on został według jego marzeń postawiony przed sądem we Frankfurcie. Tak się nie stało, został postawiony przed sądem w Jerozolimie. I to jest osoba, która zrobił jako jednostka, też którą dotknęły różnego rodzaju szykany, pozbawienie wolności w czasach nazistowskich, która pokazała, na czym polega rola jednostek w kształtowaniu historii. Bo to teraz wszyscy się odwołują do historii tej osoby, do tego właśnie, kim ma być i jak ma się zachowywać prokurator, który jest wierny swoim ideałom. I w tym kontekście ja chciałbym nawiązać do słów prezesa Zabłockiego z Senatu. Pan prezes Zabłocki powiedział, że o wolnych sądach będą pamiętać wolni ludzie. Ja bym chciał odrobinę dodać do tego. Nie tylko o wolnych sądach, ale o wolnych sędziach. O tych sędziach, którzy głęboko wierzą w sens własnej niezawisłości. Panie profesorze, dziękuję, że może pan profesor być dla nas wzorem i dziękuję za to, że możemy być z panem profesorem tutaj.
Szanowni Państwo, ja nie mam ani takich zdolności krasomówczych, ani nie umiem tak pięknie mówić jak pan profesor Matczak, któremu za tą laudację z całego serca dziękuję. Że pan profesor Matczak mówił o mnie zbyt pięknie, no to wszyscy o tym wiemy. To jest przecież laudacja. Ale chcę przede wszystkim dziękować Rzecznikowi Praw Człowieka. Proszę Państwa, Rzecznikowi jako instytucji i tym osobom, które są tu na sali. Czym trudniejsze czasy, tym większa rola Rzecznika. Panie doktorze, panu roboty nie braknie i nie zabraknie, boję się, i do odwagi, bo to już widzimy. Ogromnie jestem wzruszony obecnością pana profesora Andrzeja Zolla. Pan profesor przyjechał z Krakowa. To jest wielka fatyga. Młodzi już nie jesteśmy, panie profesorze, i pan się na to zdobył. Z całego serca dziękuję. Dziękuję. Dziękuję też drugiemu byłemu rzecznikowi, panu profesorowi Adamowi Zielińskiemu. Nasze losy splatały się od 60. lat w różnych konfiguracjach i sytuacjach. I muszę powiedzieć, że ile razy sytuacja była trudna, pan profesor Zieliński był zawsze kompetentny, uczciwy i odważny. Naprawdę mam jak najlepsze wspomnienia i cieszę się, że pan profesor jest tutaj z nami. No. Proszę Państwa, witam tych wszystkich, których uroczyście na początku witał pan doktor Bodnar. Ale znowu nie mogę osobno nie potraktować innego pielgrzyma z Gdańska, pana mecenasa Jacka Deliora. To rzeczywiście dla tego z Strzembosza taką odbyć podróż naprawdę dziękuję. Ja tutaj witam serdecznie całe kierownictwo Sądu Najwyższego, sędziów Sądu Najwyższego, wśród nich wielu moich serdecznych przyjaciół. Ja witam serdecznie tych wszystkich, z którymi moje życie jakoś się splotło. I przedstawicieli drużyny harcerskiej, takiego mojego chłopca, jak mówiłem, blisko 80. i podobnych chłopców. Witam moich przyjaciół i kolegów z Solidarności Sądowej z różnych okresów mojego życia. Nie będę ich tutaj, tych okresów oczywiście wymieniał, bo same osoby to byłoby fizycznie niemożliwe. Ja cieszę się również, że dostałem nagrody imienia Pawła Włodkowica. Chcę tylko jedną rzecz sprostować. Paweł Włodkowic był świetnym mówcą, był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale wiedzę, którą wykorzystał w sporach z Żakami, to on uzyskał od księdza Stanisława Skarbinierza, który wygłosił kilkanaście kazań, które były zwartym systemem prawa narodów, jak się później mówiło, prawa narodów dotyczących wojny i pokoju. Wiem to, bo studiowałem w Krakowie prawo międzynarodowe, wtedy się mówiło prawo narodów, pana profesora Ludwika Rylicha. Te prawo narodów zaczynało się gruba księga rozdziałem pierwszym. Prawo narodów, a chrześcijaństwo. Proszę Państwa,
ja nie chcę przedłużać mojego takiego sobie nieprzygotowanego, bo nie umiem mówić w sprawach ogólnych wystąpienia, ale powiem, że tak. Straszne czasy wojny, które dla mnie jest symbolem strachu. Okres wojenny i powojennej biedy. Trudne różne sytuacje. Liczna rodzina w Józefowie, trudno, żeby żona dojeżdżała do Warszawy, jak się ma taką gromadkę dzieci, różne trudności. To wszystko mnie wyśmienicie przygotowało do czasów trudniejszych. I muszę powiedzieć, że zostałem za to, co tam trochę robiłem, nadmiernie wynagrodzony. Mam kochającą, dobrą, wspierającą mnie w najtrudniejszych sytuacjach żonę. Mam 4 dzieci, 8 wnuków, 1 prawnuka. Mam urocze synowe. Mam kupę przyjaciół z różnych okresów i w różnym wieku. Nieraz o pokolenie ode mnie młodszych. Ja jestem wybrańcem losu. A tu jeszcze taka nagroda. Szanowni Państwo, naprawdę tylko można sobie samemu mówić i dziękować temu, komu się powinno dziękować za długie, szczęśliwe życie i za to, że mogę być tutaj między Państwem wzruszony obecnością tylu bliskich mi osób i wdzięczny za wyróżnienie w czasie tej już zmierzchającej starości starszego pana. Dziękuję z całego serca. Oczywiście. Oczywiście dziękuję pani. Znam panią wyłącznie z okienka telewizora. Rzadko chodzę na różne imprezy, a tutaj taka Szanowny panie profesorze, to dla mnie ogromny, ogromny zaszczyt, że mogę być na tej scenie w momencie, gdy pan otrzymuje nagrodę, słuchać pana wspomnień i przemówienia i zapytać właściwie, poprosić, ale to właściwie jest, przypuszczam, niedefiniowalne, bo osiągnięcia osiągnięciami, ale ten duch młodości, który jest w panu profesorze, to jest tajemnica. Dziękuję również za to, za pokazanie tej drogi, że zawsze, zawsze jest czas na to, żeby być absolutnie młodym, bo młodość chyba przychodzi z wiekiem. Trzeba jeździć na rowerze do 85 roku życia. To też uczynimy. Dobrze, że coraz więcej ścieżek rowerowych jest wobec tego. Szanowny panie profesorze, teraz zapraszam na scenę pana Adama Zielińskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich trzeciej kadencji, który z okazji dzisiejszej uroczystości także chcę zwrócić się do pana profesora z kilkoma zdaniami. Więc szanowny panie profesorze, szanowni państwo. Kapituła nagrody składa się obecnie z 11 osób. W związku z tym każdy z jej członków stanowi 9,09 ogólnego składu. Ja też reprezentuję taki właśnie udział.
Tym niemniej pozwoliłem sobie zabrać głos, mam nadzieję w imieniu wszystkich członków kapituły, żeby wyrazić swoje i pozostałych członków swoją ogromną satysfakcję, że pan właśnie staje się laureatem tej nagrody. Pan profesor ma tych nagród i wyróżni bardzo wiele, łącznie przecież z orderem Orła Białego. Ale myślę, że ta nagroda powinna panu dać pewną satysfakcję. Bo po pierwsze, jest to merytoryczne, ważne bardzo uzasadnienie. Ale jest to także przez odwołanie się właśnie do osoby Pawła Włodkowica takie świadectwo tej sztafety pokoleń osób broniących prawa człowieka. Sztafety, która w gruncie rzeczy wyznacza tożsamość narodową. To myślę, że będzie właśnie panu sprawiało przyjemność. My z panem profesorem, jak już pan profesor był łaskaw powiedzieć, znamy się parę lat. Reprezentujemy to samo pokolenie. No, różnie ma parę miesięcy, jeśli idzie o daty urodzenia, ale jak się przekroczy 80 lat, to nie jest taka różnica kolosalna. W każdym razie chcę powiedzieć, że bardzo wiele razy dane mi było spotkać pana profesora w swoim życiu. Chcę przywołać jedno takie spotkanie. To jest koniec roku 89. Pracujemy w Sejmie Kontraktowym nad ustawami, które mają wprowadzić nowy system sądownictwa w Polsce. To jest nowela do prawa ustroju sądów i to jest ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pracujemy, mam zaszczyt pracować razem z panem profesorem. Ja jestem posłem w tym Sejmie, wyznaczony przez ówczesną władzę, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli komunistów i złodziei. Natomiast pan profesor był ekspertem obywatelskiego klubu parlamentarnego. Pracujemy wspólnie i czujemy, tak sądzę, panie profesorze, wówczas ten wiatr historii, który uruchomiły wybory czerwcowe i przemiana 89 roku. Pracujemy bez większych sporów, rozchodzimy się ze świadomością, że stworzono coś dobrego. Już po paru latach okazuje się, że ministrom sprawiedliwości kolejnym nie za bardzo ten model odpowiada. Zwłaszcza niepokoi ich to, że mają za mały wpływ na obsadę prezesów sądów. Dlatego kolejne nowelizacje rozszerzają uprawnienia prezesowskie. Te nowelizacje są zaskarżane do Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsza przez Rzecznika Praw Obywatelskich, druga przez Krajową Radę Sądownictwa. Trybunał powiada, minister musi mieć także pewien wpływ na obsadę prezesów sądów, ale nie może być to wpływ decydujący. Konieczna jest pewna równowaga między ministrem jako reprezentantem władzy wykonawczej, a samorządem sędziowskim. I jakoś to wszystko funkcjonuje. No i wreszcie przychodzi ta nowelizacja prawa ustroju sądów powszechnych z ubiegłego roku. Nie wiem, jakich tu użyć słów, ale jeśli państwo się nie pogniewacie, rozkrzaniono dokumentnie całą tą misternie skonstruowaną mozaikę różnych tych gwarancji, które mają stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W gruncie rzeczy wydaje mi się, że Mrożek przewidział jednak coś takiego, że zawsze znajdzie się jakiś edek,
który w pewnym momencie przychodzi i załatwia sprawę. Mamy właśnie taką sytuację, że sprawa została przez jakiegoś Edka załatwiona. Równocześnie, proszę Państwa, jesteśmy świadkami niebywałego i zorganizowanego hejtu. Sądownictwo, a także sędziowie są atakowani w najbardziej niewygodny sposób. Okazuje się, że sędziowie to są złodzieje, alkoholicy lub jakieś szemrane osobowości, które tworzą swoistą kadrę. Ten hejt nie ustaje, nie ustaje. Ja, proszę Państwa, sobie tutaj zapisałem, bo w jednym z tygodników jeszcze wczoraj przeczytałem coś takiego. Proszę pozwolić mi, że powiem o tym. Jeden z komentatorów pisze tam na przykład tak. Pensja sędziów jest wprawdzie marna, ale możliwości dorobienia do niej ogromne. Cytuję dalej za tym komentatorem. Masz kolego jakiegoś wroga? Nie martw się, jestem sędzią. Mogę mu dowalić taki wyrok, że się nie pozbiera. I komentator kończy swoje uwagi wnioskiem, że ta nadzwyczajna kasta ludzi, jakimi są rzekomo sędziowie, wymaga zaorania. Nie mam złudzeń, proszę Państwa. Orka już się zaczyna. Oracze przebierają nogami. Instrumenty do orki mają niezłe. W razie czego którejś nocy się je w Sejmie udoskonali. Jak widać, w Polsce każde pokolenie sędziowskie musi przejść swoją próbę ognia. Ale jestem optymistą. Jestem pewien, że dzisiejsi sędziowie przejdą przez tę próbę pomyślnie. Między innymi dzięki świadomości, że w ich gronie znajdują się tacy ludzie jak pan profesor Strzelmosz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie profesorze i zapraszam panią profesor Małgorzatę Gersdorf. Zapraszamy serdecznie na scenę. Tak, tak, proszę powolutku. W końcu jesteśmy tutaj tylko po to, żeby być razem i cieszyć się z nagrody dla pana profesora Adama Strzembosza. Nic innego na szczęście tutaj nas nie czeka. Dorosła, ale też nie mieliśmy profesora. Szanowny panie profesorze, ale przede wszystkim szanowni państwo, szanowny panie rzeczniku, chciałabym powiedzieć kilka słów o panu profesorze, a nie wygłosić laudację, bo to nie jest chyba moja najsilniejsza strona, wygłoszenie laudacji. Chciałabym po prostu powiedzieć kilka słów o człowieku, którego jako ostatnia pierwsza prezes Sądu Najwyższego III Rzeczpospolitej wyjątkowo cenię i szanuję. Wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego takim samym uczuciem i opinią darzą pana profesora. Cenimy pana profesora przede wszystkim za to, że jako człowiek na wskroś uczciwy i prawy nigdy nie robił niczego na pokaz. Nie szukał poklasku, dlatego właśnie powinien być dla nas wzorem w czasach tak trudnych jak dziś. Zacznę od tego, co jest dla mnie najbardziej inspirujące w życiorysie laureata, jego magisterium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Bo jestem dumna, że to jest nasza wspólna alma mater. To magisterium przypada na mroczne czasy, to jest rok 1953. Wówczas zapytany przez znajomego, który służył już wtedy w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to niechlubne miejsce, kim chciałby zostać w życiu, odparł po prostu uczciwym człowiekiem. I proszę Państwa, tak było cały czas.
Jako skromny sędzia sądów powszechnych, pracownik naukowy Instytutu, pan profesor Strzembosz oddał się pracy przez wielu uważanych wtedy za mało wdzięczną orzecznictwu sądowemu w sprawach dla nieletnich. Ale równocześnie był bardzo aktywny społecznie i nigdy nie bał się zabrać głosu w sprawach trudnych w obronie prawdy i sprawiedliwości, nawet na uroczystości wręczenia mu habilitacji. No, oczywiście nie wstąpił do rządzącej partii, choć byłoby to związane z pewnymi apanażami. Z podniesionym czołem przyjął relegowanie go w pierwszych dniach stanu wojennego ze stanu sędziowskiego. To nie było takie proste dla rasowego sędziego. I z Państwowego Instytutu Badania Prawa Sądowego jednocześnie. Za tą niezłomność i tą wolę wolna Polska nagrodziła go stanowiskiem pierwszego prezesa odrodzonego, zbudowanego na nowo Sądu Najwyższego, zbudowanego od podstaw prawnych, ale i zbudowanego jako budynek. Pan profesor zebrał pieniądze na budowę tego budynku. A jest piękny i na nim są wyryte paremie ważne dla nas i dla przyszłych pokoleń. Także to jest wielka zasługa pana profesora także. Nie jest zatem dziełem przypadku, że władze za pośrednictwem tych pokornych mediów na swój sposób, w cudzysłowie, dziękują panu profesorowi uszczypliwościami, epitetami, nie omieszkując wspomnieć, że staje w obronie tak zwanego demokratycznego państwa prawa. Panie profesorze, drogi panie prezesie, chciałabym dzisiaj podziękować panu za to, że mimo swej dorosłości, która upoważniłaby pana do tego, aby pozostawić nasz kraj smutnemu losowi, wciąż pan pokazuje, jest dla nas drogowskazem, że stan państwa i narodu polskiego nie jest dla pana obcy, nie powinien być dla nas obojętny. To jest dla nas lekcja, abyśmy nie cichli, nie chowali głowy w piasek, nie udawali, że nic się nie dzieje. To byłaby fałszywie pojmowana apolityczność, do której władza nas teraz wzywa jako sędziów, która nie ma jednak nic wspólnego z wymaganiami konstytucji, a raczej jest ucieczką od rzeczywistości do krainy świętego spokoju. Trzeba mówić, jak jest i jak ma być, a nie szukać rzekomej zgody z burzycielami porządku prawnego, który w żądzy walki i niszczenia naszego wspólnego państwa, jak widać, nigdy nie ustaje. Teraz chciałabym się zwrócić do słów naszego tutaj patrona tej uroczystości, Pawła Włodkowica. W liście biskupa Zbigniewa Oleśnickiego pisał, to cytuję: Ojcostwo Twoje chyba nie sądzi, iż do prawdziwego pokoju można dojść z tym, który kroczy bez drogi, nie widząc dokąd idzie. Albo kto w ciemnościach chodzi bez światła, czyż nie uderzy nogą o kamień, jak głosi pismo? Jak można sądzić, iż niespokojny dotrzyma pokoju innemu? W innym zaś piśmie Włodkowic pisze: błąd, któremu się nie przeciwstawia, otrzymuje aprobatę, a prawda, której się nie broni, zostaje zwyciężona. I tego musimy się trzymać. Panie prezesie, kochany panie prezesie, admultos annos. Proszę jeszcze zająć miejsce, bo teraz mam przyjemność zaprosić na scenę panią prezes zarządu Stowarzyszenia imienia profesora Zbigniewa Hołdy, pani Maria Einhardt-Gibuła. Zapraszamy. Dobry wieczór panie profesorze, drogi panie rzeczniku, szanowni państwo.
Ja miałam już ten zaszczyt i honor wręczać panu nagrodę imienia profesora Zbigniewa Chłody. To było 16 grudnia ubiegłego roku w Lublinie. Co łączy te dwie uroczystości oprócz osoby jubilata? Łączą je pana słowa, panie profesorze. A mianowicie kilka dni przed wręczeniem tej nagrody pan profesor w imieniu swoim i imieniu milionów Polaków, to był cytat, skierował apel do pana prezydenta Andrzeja Dudy, apel o to, aby stanął w obronie konstytucji, tę konstytucję, trójpodział władzy i demokrację w Polsce uratował. Apel ten podczas uroczystości wręczenia nagrody został wystawiony do podpisu dla gości uroczystości wręczenia nagrody. Później apel ten przekazaliśmy panu prezydentowi. Dzisiaj wiemy to, co mieliśmy nadzieję, że się nie wydarzy wtedy, 16 grudnia. Pan prezydent nie wysłuchał pana apelu. Natomiast ten apel jest kawałkiem historii współczesnego wymiaru sprawiedliwości. Kolejnym kawałkiem, który pan napisał w naszym imieniu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaufanie. Oczywiście to jest mój wielki zaszczyt, że mogę ten apel przyjąć do depozytu. Stworzymy specjalną gablotkę w biurze na ulicy Długiej i żeby każdy, kto przychodzi, widział ten apel i żeby ten apel jak takie wielkie memento przypominał to, co się zdarzyło 20 grudnia, czyli w dniu niestety podpisania ustaw przez pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A ja jeszcze pan profesor tak pogroził palcem panu rzecznikowi, a ja jeszcze pomyślałam, chciałam zaproponować, że może ta gablotka niech na zewnątrz będzie. To by było także nawet, bo nie każdy w końcu musi trafić do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Szczerze mówiąc, życzymy, prawda, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich miał jak najmniej trudnych spraw i tych, którzy tam do niego trafiają. Drodzy Państwo, zapraszam jeszcze osobę, która zabierze głos, panie profesorze, w imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pan Piotr Kładoczny. Szanowny panie profesorze, szanowny panie rzeczniku, choć w imieniu Rady i Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pogratulować panu profesorowi otrzymanej nagrody, kapitule oczywiście doskonałego, jednego w dzisiejszych czasach wyboru za rok 2017. A panu profesorowi chciałem w imieniu Fundacji ponadto podziękować za to, że dał przykład swoim życiem, jak należy wzorowo realizować powołanie sędziego, że można być w każdym czasie rzetelnym, sprawiedliwym, prawym i odważnym sędzią i człowiekiem. Że można myśleć i co więcej działać według wartości, a w sytuacjach, w których wartości są zmuszane do milczenia, że nie trzeba kłaniać się okolicznościom, a prawdę ukazać, by za drzwiami stało. Dziękuję panu profesorowi za głos prawniczego non possumus, wtedy, gdy był rzeczywiście potrzebny. Dla wielu było naprawdę pokrzepiający i utwierdzający w wierze podstawowe dla prawnika wartości. Mam głębokie przekonanie, że ten głos był słyszalny i przyczynił się do tego, że również w przyszłości, wykładając słowa w Wysokim Sądzie, będziemy mogli wierzyć, że sąd jest wysoki, oczywiście swoją rzetelnością, prawością i odwagą. I za to bardzo panu profesorowi raz jeszcze dziękuję. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Profesorze, jeszcze listy, które w związku z dzisiejszą uroczystością wpłynęły do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Pierwszy, pozwolę sobie fragment tych listów przytoczyć, przeczytać Państwu, od Kazimierza kardynała Nycza, metropolity warszawskiego.
Szanowny panie rzeczniku, składam serdeczne gratulacje szanownemu panu profesorowi Adamowi Strzemboszowi, wybitnemu prawnikowi i szlachetnemu człowiekowi, który w znaczący sposób przyczynił się do demokratycznych przemian i budowania ludzkiej solidarności. Jestem pełen uznania dla pańskich zasług, kompetencji i wiedzy prawniczej, dla ogromnego autorytetu społecznego i moralnego, którym pan profesor jest dla wielu pokoleń Polaków, służąc nieprzerwanie na rzecz integracji i obrony wartości, szczególnie ludzkiej wolności i praworządności. Kazimierz kardynał Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. I jeszcze list od Henryka Józefa Muszyńskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, seniora. Też list wpłynął do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stąd szanowny panie rzeczniku. Gratuluję serdecznie panu profesorowi Adamowi Strzemboszowi tego wyróżnienia, na które w pełni zasłużył. Swoją opinię na temat laureata wyraziłem niedawno w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego. Pan profesor jest dla mnie nie tylko wybitnym prawnikiem, ale także człowiekiem prawym, szlachetnym i niezłomnym w swoich przekonaniach, zasługującym na najwyższy szacunek. Henryk Muszyński, arcybiskup gnieźnieński, senior. A teraz raz jeszcze kłaniając się najniżej, jak potrafimy panu profesorowi, gratulujemy bardzo serdecznie tej nagrody. I może pan profesor już teraz spokojnie, tylko poprosimy panią Annę może o pomoc w zaniesieniu kwiatów oraz tej pięknej statuetki. Wielkie brawa. Laureat Nagrody Rzecznika Praw Osobiście będą państwo mogli uścisnąć dłoń laureata i pogratulować mu w Foyer Akademii Muzycznej. Teraz chwila muzyki ze specjalną dedykacją dla pana profesora. Katarzyna Dąbrowska w repertuarze Agnieszki Osieckiej, autorki, która też swoimi tekstami wspaniale podkreśla wielkość natury ludzkiej, jej ułomność także, ale przez to naturalność i to, jak silna jest, by pokonywać wszelkie przeszkody. Tak więc w tych tekstach Agnieszki Osieckiej zaprezentuje się państwu Katarzyna Dąbrowska oraz muzycy, którzy już pojawili się na scenie, Urszula Borkowska, fortepian i aranżacje. Kontrabas Konrad Kubicki. Perkusja Marcin Słomiński. Katarzyna Dąbrowska jest aktorką i wokalistką, absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie, aktorką teatru współczesnego, wielokrotnie nagradzaną za swój talent wokalny i interpretatorski. Powitajmy ją bardzo serdecznie, Katarzyna Dąbrowska. Dobry wieczór Państwu.
ludzie się muszą spotykać gdzieś. Ty śmiałeś się z marzeń, no to niech tam nie zdaje, jak śmiech to śmiech. Miałeś drugi, zapłaciłam, byłam druga, nie mówiłam. Chorowałeś, ja nie spałam, nie wracałeś, ja czekałam. Dziś mi ciebie brak, jak chleba. Ręce moje to sieroty, coś by nimi objąć trzeba. Ale nie chcę już tęsknoty, ale nie chcę już. Obejmę, obejmę dozorcostwo na cichej spokojni ulicy. Obejmę dozorcostwo, niech żaden już na mnie nie liczy. Do pracy będzie mi blisko. Na klatce zdobędę poważne stanowisko. A kiedy ktoś do mnie wsadzał, to zbyt ostro. Obejmę dozorcostwo. Imię otwą, imię otwą, imię otwą. Imię otwą, imię otwą, imię otwą. Mówiłeś o sobie raz tak, raz tak. Miałeś kufajkę, a potem frak. Zapłonął ci w głowie żar wielkich spraw. I piłeś na stole jak marakam. Byłeś biedny, harowałam. Byłeś święty, ja przetrwałam. Ty kłamałeś, powtarzałam. Gdy się śmiałeś, ja się śmiałam. Dzisiaj, kiedy jesteś żadnym. Zjadła szabę i coś ciągnie mnie do wódki, i coś ciągnie mnie. Obejmę, obejmę dozorcostwo na cichej, spokojnej ulicy. Obejmę dozorcostwo, niech żaden już na mnie nie liczy. Do pracy będzie mi blisko. A teraz starsi panowie, Kalina Jędrusik, po pierwszych słowach państwo poznacie. Nasza miłość jest słaba i młodna. Nasza miłość ma lęk miłowania. Nasza miłość tak niegdyś dorodna, gdy podpięty pan nas wiózł. Ta ulica, ta lwica, ta łania, niedościgła, zachłanna i lotna. Dziś dorodnym ściską się wzbrania, pocałunki nie nęcą jej pust. Ratunku